miałam cały czas wrażenie, że pan profesor daje nam do zrozumienia, czy sygnalizuje, że jeżeli nie wrócimy do dyskursu wartości, czy sporu o wartości, a przede wszystkim sporu o wartość wolności, wartość prawdy, no to będzie źle. Jestem przekonany, że historia ma w swojej istocie jakąś etyczną albo polityczną treść, bo jeżeli nie wiemy w to, że czas jest ciągły, nie możemy być historykami. Więc same założenia historii okazują się być polityczne. I jeśli chodzi o etykę, jest tak samo, nie tak samo, ale jest podobnie. Że można oczywiście się schronić oczywistym stwierdzeniem, że jesteśmy zawodem, że jesteśmy dyscypliną, ale jednak każdy zawód, każda dyscyplina ma swoją etykę. Jestem przekonany, że historia ma nieunikniona jest treść etyczna i polityczna w historii, więc będąc historykiem muszę, już będąc historykiem nie mogę uciekać od jakiejś, może małej, ale od jakiejś małej dozy odpowiedzialności politycznej i etycznej. Historiografia jest też pewną formą pamięci kulturowej, prawda? Bo ona jest sformalizowana, przekazywana i też jest pewną formą pamięci, prawda? Czyli kiedy pamięć jest wrogiem historiografii czy historii, a kiedy może być sojusznikiem? Moje publiczne stwierdzenia, że jestem wrogiem pamięci i tak dalej, że pamięć jest wrogiem historii, to są pewne uproszczenia, ale robią to, ażeby ludzie zaczęli zrozumieć, że może być jednak różnica i że rząd albo państwo, który mówi o pamięci, może ma jednak intencją przeciwstawną normalnym intencjom dobrych historyków i że historyk właśnie nie jest, historykom nie jest wygodnie, jak konwersacja o przeszłości jest dominowana dyskursem pamięci. Nasza polityka historyczna jest, jest udana, jeżeli przyniesie klęskę. Chodzi o klęskę. Chodzi o to, żebyśmy mogli powiedzieć, oni nas nie zrozumieją. Czyli to utwierdza nas w wyjątkowości, to jak ponosimy tak. te klęski, to właśnie, utwierdza, tak, że tak, bo właśnie, bo wtedy jest takie koło, koło logiczne, i to jest, że nie rozumieją i nie rozumieją oni właśnie dlatego. Oni nas wiecznie nie rozumieją, nas nie rozumieją. Tak. Ale jak jesteście już w tym położeniu, to zauważcie, że to są cały czas te reguły rosyjskie.